Cześć, wszystkim jesteście na kanale Wielkim Halo. Dzisiaj pogadamy sobie o trupie, jakim jest halo online. Wszyscy wiemy, chyba wszyscy wiemy, co, czym miała być ta gra? Miała to być produkcja Free to Play robiona dziś na boku, żeby a macie pecs co się o nas macie swoje halo. No w międzyczasie gra nie wyszła. A jak się okazuje, miała dość ciekawe założenia, no bo z tego co rozumiem, zamieszane w to było studio Sabre, które robiło aniversarki dla. Yy dziesięcioletnich gier z tej serii na zlecenie Microsoftu, i oni pracowali na silniku Halo 3, ale przerabiali go na stylistykę, tak bliżej Halo 4. Te zbroje, bardziej pancerze wyglądały na Halo 4, bronie były bardziej pomyślane pod Halo 4, mnóstwo dodatków, bajerów to takie autorskie elementy, trochę inaczej wyglądające bronie i kilka rzeczy, których nie znajdziemy w żadnej innej odsłonie. No i pakiety dodatków, które było widać na trailerach. No i to wszystko pierdyknęło. Nie ma. Nul koniec, nie będziecie mieć swojego halo, no ale się okazuje, że gdzieś to w sieci cały czas jest nie będę tutaj odsyłał do konkretnych miejsc, nie będę robił jakichś poradników zachęcam, żeby się zainteresować skąd to zasać no bo można sobie sprawdzić, to śmiga ja potwierdzam no i wygląda to ciekawie ale nie do końca no, bo o co mi tutaj chodzi? Gra generalnie jakoś działa. Jest w jakimś takim stadium produkcji, że jest sterowanie, yy, zrobiono do wszystkiego mnóstwo broni, dużo pancerzy, jakaś taka yy, wiecie, budowa menu czy cokolwiek. Mamy menusy, yy, które są trochę zerznięte z, z tych starszych odsłoni, które wyglądają jakby na, yy, na świeżą grafikę wysokiej rozdzielczości. Były nałożone yy, takie gorszej jakości przyciski z Xboxa 360. I to chyba były takie placeholdery, które, miały, które nie były ważne w momencie jakby prac, które miały zadecydować, czy ta gra w ogóle wyjdzie, czy, czy wyrzucimy ją do kosza. No i to jakoś istnieje, jest, nie ma tutaj na razie żadnego rozwoju, nie ma żadnych, żadnej większej głębi, ale są różne tryby, są różne serwery, można wejść sobie w nich pograć. Ja już trochę pograłem jestem w stanie powiedzieć, czy jest to coś warte, no i na tym poprzestanę. Mimo, że bardzo chciałbym mieć jakieś halo na pc chciałbym skonfrontować y, wrażenia, y, które no, miałem na macierzystej konsoli, na macierzystej platformie tej serii z tym, co można osiągnąć y, na komputerze za pomocą, wiadomo, sterowania, możliwości i w ogóle y, potencjału, jaki niesie ze sobą cały segment free-to-play, ale ja sobie to daruję i sobie się trochę nie dziwię, że studio sobie to darowało, czy może raczej wydawca sobie to darował. Chociaż większość moich zarzutów na pewno dałoby się yy, tutaj pozbyć poprzez dopracowanie całej gry, większości zarzutów dałoby się pozbyć poprzez dopracowanie gry, no i naszykowanie jej na jakąś sensowną premierę. No bo w rdzeniu to jest takie właśnie Halo 3, które umówmy się teraz technologicznie jest dość blisko do takich gierek free to play, które są powszechne w sieci, a może trochę nawet zatrwane. Jeżeli byśmy zwiększyli rozdziałkę, poprawili trochę tekstury, tego typu rzeczy, to by było w miarę ok i by była to gra, która na pewno by poszła w większości użytkowników PC-dów. No, i mamy wszeróżne tryby, charakterystyczne rzeczy, charakterystyczne rzeczy, charakterystyczny arsenał. Możemy się nawalać w slayerach, możemy kraść flagi, walczyć o terytoria, jeździć pojazdami i jest w miarę fajnie. Z tym, że kurczę niestety czuć, że gra jest mocno niedopracowana, i w tych esencjonalnych elementach ma trochę problemów, które ją absolutnie zażynają. Bardzo dobry przykład jest kiedy grałem w Słota, czyli słod, wiecie, bez tarczy i z precyzyjną bronią, czyli po prostu sekunda spojrzenia na wroga i ktoś zawsze zginie ty albo wróg. No bo jest kwestia jednego headshot'a, które są wielkie, jak stodoła, wiemy to przecież. No to tam jaka jest podstawowa zasada w Halo Online, żeby przetrwać w Słocie: Zmienić broń na pistolet. I nie chodzi o to, że nie jest jakiś super potężny, tylko że on ma dopracowane w miarę yy, celność i wszystko. A Berka nie. Berka strzelająca y, serią trzech pocisków jest cholernie niecelna, cholernie niedopracowana. No i jest problem. Ja czuję, że to powinno trafiać, a to nie trafia. No jak się przerzuciłem na pistolet, to było dużo z tym lepiej. Poza tym mnóstwo jakichś takich problemów natury kryzysu wieku dziecięcego, czyli no niedopracowane duperele, znikające, lagujące serwery, postacie, bronie, niedopracowane jakieś wersje map. O, to jest kolejny problem. Dużo jest map, które są po prostu przerobionymi w Forge'u wersjami danej mapy, danego trybu przez graczy. Miałem mapę, która była taką wąską mapą z Multi Halo 3, której zagrodzono skrzyniami przejścia, zrobiono jeden Konkretny korytarz, który się trochę wił, i to był tryb Infection. Czyli wiecie, idziemy wszyscy jednym korytarzem, całą chmarą, a gdzieś tam na końcu są Spartanie z rakietnicami, z karabinami maszynowymi, i to ma jakoś grać. No i niestety nie grało. Gdyby dopracować grę, zoptymalizować sterowanie, nawet pod te przeklęte mysze i klawiatury, gdyby jakby jakoś wziąć w ryzy tą twórczość fanów i nie wiem, oznaczać jakoś lepiej te serwery. Rozumiecie, to jest wszystko do zrobienia. To by kurcze dało radę, by był jakiś fajny postęp, jakieś paczuszki. To jest to teraz tak popularne, otwieranie e, prezentów, skarbów. Zdobywanie e, elementów pancerza spartanina, to jest coś co tu mamy od Rich i się nie zmieniło. Dodatki do broni, no bo to było wszystko na trailerze, wyglądało strasznie atrakcyjnie, strasznie fajnie, ja jestem bardzo e, Dużym psem na te wszystkie dodatki do broni w Call of Duty to jest coś, co po prostu mnie najbardziej tam jarada, jeżeli chodzi o jakikolwiek multiplayer i jak kiedyś to grałem. na no w Halo zawsze mamy te standardowe bronie, które muszą być dobrze, idealnie zbalansowane, przemyślane. Każda broń służy swojemu celowi. Ale jak mieliśmy do LF w stylu, wiecie, u różnych wersji spluwy w Warzonach, to to jest coś, co mi się bardzo podoba i coś, co można by całkowicie pozbyć wszelkich mm, dających przewagę elementów i przerzucić do normalnych trybów, żeby mieć, nie wiem, br bez lunety, po prostu. Żeby mieć strzelającą z seriami broń de DMR. Żeby mieć warianty broni z tłumikiem, takie duperele, które nic by prawie nie zmieniały, a które by jakoś rozmaicały rozgrywkę, ja jestem naprawdę bardzo łasny na tego typu rzeczy i liczyłem, że może tutaj wszystko znajdę. Ja jakoś, mając doświadczenie y, wielodziesięciogodzinne w multiplayerze Halo, grając y, na klawiaturze, mając to wszystkie, to całe ulepszone sterowanie i, i czając ogólnie bluesa, o co chodzi w tej grze, no n, jakoś nie szło, czuję, że to wszystko trzeba wypracować w tej grze. Zupełnie od zera poznać nie tylko jakby specyfikę samej gry, ale też jej polączki, które trzeba, no tak jak z tym pistoletem, że zmienić ten pistolet jeżeli chcemy headshotować, a nie bawić się jakimś beznadziejną berku, która wcale nie działa tak, jak powinna. No i ostatecznie mogłoby to wyjść z cienia tego, tej Halo 3, do której by było takim, nie wiem, dodatkiem, przebudową, czy czymkolwiek. I mogłoby się stać naprawdę autorską grą, której, do której mogłoby trafiać wszelkiego rodzaju pomysły ze wszystkich gier serii, wszystkie mapy, wszystkie bronie, wszystkie tryby. No i urozmaicić to jeszcze Forzę, który by byłby odpowiednio, nie wiem, znakowany. Serwery stworzone przez graczy na ich zasadę byłyby odpowiednio znakowane, lepiej opisane i w ogóle byłyby w zupełnie innym roosterze to wszystko by było w miarę fajne. I trochę żałuję, że to porzucono. Ale teraz, może na sam koniec powiem, dlaczego to porzucono. To jest dobra wieść dla PC-owców: no bo prawdopodobnie najbliższe jakieś odsłony jest z serii Halo nie wiem, czy to będzie jakaś mniejsza odsłona w stylu DSTRI czy czegokolwiek, yy, czy może już duża Halo 6 i tak dalej mogą trafić na pecety i tam już dostaną jakby należyte wsparcie, tak jak to było z Halo Wars 2. Możemy, be, będziemy mogli liczyć na PCcie, wiecie, na idealnie zoptymalizowane sterowanie, yy, idealnie yy, opracowaną rozgrywkę, yy, wersję zrobioną specjalnie pod pecety, pod różne konfiguracje i to wszystko działające. No, taką próbą zrobienia tego było oczywiście Halo 5 Force na Windowsach 10. No i ostatecznie całkowite wsparcie, rozbudowywanie, no i mam nadzieję, że takie coś, co mieliśmy przy okazji Halo 5, czyli regularne, darmowe aktualizacje dodające nowe rzeczy, nie tak dużo jak standardowe płatne dodatki kiedyś, ale rozwijające za darmo, robiące dużo szumu wokół swojej premiery, dalej hypującego na daną grę i to wszystko by było na PC, gra by się na pewno rozrastała i to jest coś, na co możemy absolutnie liczyć w przyszłości, no, i możemy czekać na to już w... przy okazji najbliższych tarów e 3 myślę, no bo jakaś zapowiedź z Halo ma być. Dobra, teraz dzięki wielkie za uwagę. To było wszystko, no niewiele tego, jeżeli chodzi o Halo Online. Tak jak mówię, gra jest niedokończona. Wszelkie bolączki, jakie mam, takie techniczne, można by było naprawić przy okazji premiery, no ale traktujmy to jako zapowiedź czegoś dobrego lepsze czasy dla fanów pc i Halo cholera są tacy na przyszłość. No i trzymajmy kciuki, żeby Microsoft na E3 czy w ogóle przy okazji premiery Scorpio zrobił coś fajnego z naszą ulubioną serią gier. Na koniec wspomnę może jeszcze, że nie ma na kanale żadnego grania z Halo Online. Jeżeli stoacy chętni, którzy to mają, którzy mogą, możemy się zorganizować w jakiejś grupie, żeby pobawić się tymi opcjami, to jak najbardziej. No i standardowo może przypomnę, że jest coś takiego jak fanpage facebookowy, zajrzyjcie tam, wszystko jest w linki są w opisie, tam na bieżąco informuję co się dzieje na kanale, czego się można spodziewać, tak więc teraz dzięki za uwagę, widzimy się przy następnych filmach, cześć.